Witam serdecznie, moim gościem Wiktor Wójcik, Green Power NS. Gratulacje, pokonujecie dzisiaj Gadget Team 5-3, trzeba powiedzieć, rywala z najwyższej półki pierwszej ligi. Cześć Łukasz, witaj. Dzięki bardzo za gratulacje. Też bardzo się cieszymy. Wiedzieliśmy, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężki mecz, więc no naprawdę mamy satysfakcję, że udało nam się zdobyć te 3 punkty. Pierwsza połowa wyrównana 2-2, druga połowa zdecydowanie, może nie zdecydowanie, nie, wracam, nie zdecydowanie, ale lepsza ze strony waszej, obejmujecie prowadzenie i tak naprawdę te 3 punkty dodane wam, odjęte Gadżetowi, stawia was naprawdę wielkim handicapem przed kolejną rundą drugą. Tak, masz rację, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że no udało nam się odskoczyć chociaż na te 3 punkty, chociaż wiemy, że Gadżet jest taką drużyną, że na pewno nie odpuści do samego końca i na pewno będą chłopaki walczyć i na pewno będą zbierać punkty, tego jesteśmy pewni. Po drugim miejscu w Suffix lidze drugiej ligi Orlika, jesteście w pierwszej i robicie furorę, trzeba powiedzieć, jako Beniaminek tej pierwszej ligi. Spodziewaliście się tak dobry wynik od początku sezonu? Szczerze powiem, że no nie myśleliśmy o tym. Nie myśleliśmy o tym, że takie wyniki będą aż tak pozytywne. Chcieliśmy po prostu dobrze grać, dobrze się pokazać w tej nowej lidze jako Beniaminek. No na razie wychodzi, udaje nam się zbierać te punkty, wygrywać te mecze, więc no nie ukrywam, że jesteśmy zadowoleni, ale jest to dla nas takim pozytywnym zaskoczeniem. Jak to się mówi, w miarę jedzenia apetyt rośnie, te 6 kolejek po waszej myśli, czy pojawiają się właśnie takie dodatkowe myśli o Ekstraklasie? Łukaszu, powiem tak, jak będziemy w tej pierwszej piątce, na pewno wtedy na pewno będziemy myśleć, żeby o tym powalczyć. No ale no, nie chcę ukrywać, rzeczywiście gramy, więc i stawiamy sobie jakieś cele. Awans byłby naprawdę fajnym celem i myślę, że będziemy starać się i walczyć o to, żeby się udało. I ostatnie pytanie odnośnie dzisiejszego meczu. Co było waszym atutem? Myślę, że to, że może takim na pewno plusem było to, że mieliśmy więcej zmian. Myślę, że chłopaki, może dlatego nawet powiedziałeś, że ta druga połowa była tam może troszeczkę dla nas na plus. Może dlatego, że mieliśmy więcej zmian, więc dało to nam trochę więcej sił i dlatego ta szersza kadra nam pomogła. No i na pewno to, że każdy, kto wchodzi na boisko, naprawdę walczy, zostawia dużo serca i na pewno bardzo się stara. Dziękuję za to. Dziękuję pięknie.